Dzień Pustej Klasy został zapoczątkowany w 2012 roku przez edukatorów, nauczycieli na Wyspach Brytyjskich. I my w Ośrodku Działań Ekologicznych Źródła, gdy natrafiliśmy na tą inicjatywę, uznaliśmy, że to jest naprawdę fajna sprawa i że będziemy to święto promować również w Polsce. Po to, żeby zachęcić nauczycieli do tego, aby wychodzili z dziećmi w teren i aby uczyli je właściwie każdego przedmiotu w terenie. W tym roku wyjątkowo odbywa się we wrześniu, bo wcześniej odbywało się w czerwcu. Ale myślimy, że pozostaniemy przy tym terminie wrześniowym, czyli będzie odbywało się najprawdopodobniej zawsze w ostatni tydzień września, po to, żeby dać nauczycielom w tym wrześniu taki impuls na nowy rok szkolny, do tego właśnie, żeby jak najczęściej pracować z dzieciakami w przyrodzie, żeby wychodzić w teren i żeby wykorzystywać maksymalnie to, co daje nam przyroda. Warsztaty terenowe są dla mnie, jako dla nauczyciela, dużo bardziej atrakcyjne niż praca w zamkniętych czterech ścianach. Nawet najbardziej atrakcyjnej pracowni. Mi osobiście bardzo pasuje akustyka otwartego terenu. Nie ma hałasu, słuch się nie męczy. Dzieciaki wbrew pozorom też są bardziej uważne na dworze i łatwiej skupić ich uwagę. Po drugie, tak jak powiedziała kiedyś jedna z nauczycielek, łąki nie trzeba wietrzyć, więc jesteśmy cały czas na świeżym powietrzu, co pozytywnie wpływa i na mnie, i na dzieciaki. Nie chodzi też tutaj tylko o edukację przyrodniczą, ale w ogóle wychodzenie. Jeśli pójdziemy na okoliczny cmentarz, na ulicę naszego miasta, na jakiś plac, do muzeum, do galerii, to też się liczy. Ważne, żeby jak najczęściej uczyć się życia poprzez odbieranie życia takiego, jakim ono jest, a nie tylko z książek czy z podręczników. I nawet jeżeli pogoda nie jest idealna, to można się spokojnie przygotować tak, żeby poprowadzić takie zajęcia również wtedy, kiedy troszkę pada, albo kiedy jest troszkę chłodniej, nawet wtedy, kiedy jest śnieg. I każda pora roku może zaoferować nauczycielowi coś wspaniałego.